Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, kontynuujemy rozgryweczkę w Dying Light 2, stay human. Dobra, lecimy do pani doktor. Ja sobie dzisiaj robię delikatny maratonik z Dying Lighta, bo chce mi się grać, o dziwo chce mi się grać w tą grę, naprawdę chce mi się w nią grać. 1,3 km, dużo. Ale co, w końcu nie było tego wyścigu? Ej, chyba w końcu nie doszło do pościgu. Tu jest metro gdzieś. Tu jest metro. Ja bym to metro zrobił, wiecie? Głównie... Jak tak Aiden będziesz robił... Opa! Jak tak będziesz robił, to daleko nie zejdziemy. Dobra, idziemy na pełnej. Mamy 40 strzał, to nie jest dużo. Nie wiem, po co mi te guldeny, ale je zbieram. Żeby się przydadzą. Może mniej się przydadzą, ale się przydadzą. Zawsze kiedyś coś tam zużyjemy. Cały czas myślę o tej fazmofobii, kurde, na VR, no. Jakbym znalazł jakąś ekipę do tego, to by było przyjemnie. No. Oki piękny headshot. Ej, serio, kupujemy mnóstwo strzał i idziemy na łucznika. Ja chcę być łucznikiem w tej grze. To jest genialne. Dwóch jednym hitem? Uhu! Po co mi inne przedmioty? Dajcie mi strzały, łuki, ja jestem łucznik. Dobra, tych guldenów już nie zbieram, bo to jest złom. Zombiaki i tak na to nie reagują w ogóle. Zombiaki mają to w nosie. Dobra, ciebie to wyeliminujemy bez problemu. Teraz zapominam sobie o tym klawiszu, ale to nie wiem, czy na zombiaki się przydaje. Przynajmniej nie tutaj. Tutaj myślę, że jest to useless do używania. Pytacie czemu? A no to czemu? Bo nie ma dżemu. A marmolada? Się nie nada. Nie, no po prostu szkoda ostrzy. W sumie to jest lepiej na skradanki versus NPC-ty takie zwykłe. Bo tak to tutaj to jest taka lipa. Lipa. Nadal mam chrypę. Nie wiem czemu. Ale weź się uspokój. Czekaj ty gryzoniu. Ta strzała to była samonaprowadzająca. To była samonaprowadzająca się strzała. Dużo was tu jest jeszcze? Chyba nie. 31 strzał, to nie jest dużo. Ty, ale to jest naprawdę fajne. To jest naprawdę bardzo fajne. Tylko tych strzał jest mało. Ja mogę robić strzały? Wytwarzanie. Mogę! O kurde! I to 10 jest za jedno wytworzenie. Ej, no to jest easy. Ale mi teraz będzie zależeć na tym. Na piórkach. No nie, no to jest genialne. To jest genialne. Na co komu cokolwiek. Masz łuk, to walcz. Tylko cieszę się... Czy wiecie co? Byłem naprawdę sceptycznie nastawiony do tych przedmiotów. Ale w sumie taka droga rozwoju, gdzie musimy decydować, gdzie my będziemy szli i na co, w sumie nie jest złe. Naprawdę byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tego. Zmieniam zdanie. Techland. W sumie elementy RPG nie są tragiczne. Kabelki to jest przyszłość. Naprawdę byłem bardzo sceptycznie do tego nastawiony. Ale już mi się odwidziało. Zablokowano środkę, tak? A dodanie łuku dla mnie to jest w ogóle już coś rewelacyjnego. Pyk.
No ty gdzie wchodzisz? Pytał cię ktoś o zdanie? Chyba nie. Wkurza mnie ten zoom, wiecie? Bardzo mi wkurza ten zoom. Powinien być na, nie wiem, środkowym klawiszu albo gdzie indziej, ale nie na kontrolu. O, trofeum zarażonego rzadkie. Ty żyjesz? Nie wyglądasz. Nie, no ty nie żyjesz. A ty tu jest drugi. Spokojnie, ja go chcę tak po prostu zabić bez nożyka. To mamy bardzo mało wytrzymałości. No i to bardzo mało wytrzymałości. To ja bym najpierw odblokował te polerne metro. Zapytacie, czemu to robię? Już wam odpowiadam. Robię to z powodu, iż chcę mieć szybkie przemieszczanie tutaj. A po drugie, wytłuc zombiaków, bo mnie nie jest złe. Co, tamten się nie zainteresował, rozumiem? O kurde. To jest świetne. Ale odporność to zaraz nam skiśnie. Wspomagacz mięśni, wspomagacz odporności. 3 sztuki. Dobra. To prawda, drogie to było. No ale trudno. No ale trudno. Przedłużam po prostu rozgrywkę, wiem. Ja wiem, że wy byście chcieli zobaczyć fabułę, ale ja w sumie tak lubię sobie poeksplorować, bo tutaj można fajne rzeczy znaleźć. Na przykład teraz znalazłem swoje powołanie do łuku. Ja wiem, że to nie w temacie. Wiem, nie musicie mi mówić, kurde. Powołanie do łuku to mogłeś kilka odcinków temu znaleźć, a nie teraz. Ale jak widać, każdy musi mieć swój czas i moment. O kurde, duże bydle. Duże bydle. Ty tu idziesz? Co mnie straszysz, gnoju? Widzisz, że się boję? Masz kurwa rację, boję się jak cholera. Rzeczki. Inne śmieci. Jestem ciekaw, jaki jeszcze będziemy mieć przyrząd nocnego biegacza. Mnie bardzo interesuje. Kurde, na jednego strzała? Na dwa. Ale to było easy. Też w taki sposób mogę farmić sobie te wszystkie kurde świetne trofea. I się będziemy ulepszać. Tylko jeszcze kasy wtedy nam będzie brakować. Właśnie, jaki to może być sposób na kasę? To jest pytanie, zagadka. Platforma. Mogę to otworzyć? No, otwieraj. Cóż tu jest? Tu nic nie ma pewnie. Oprócz zombiaków nie ma nic. Zgadłem? Dobra, guldenów nie zbieramy. Wspomagacze wytrzymało. Było wolf. Ryż. Żarki. Guldeny. Tu już nie było wolf. Pyk. Coś zobaczyło. Żyjesz. Jest was tu więcej, jest tam jeszcze biegacz jeden. Nie ma mnie. Nie ma mnie przy tobie. Już jestem.
Dobra, żegnam pana. Widzę, że ktoś tutaj trenuje żabkę. Papieroski, o, to jest coś bardzo wartościowego. Zależy tylko z tych firali to dropi. Tam jest kolejny. Ale tu widziałem jakieś itki i te maszki. Jasiorka. No to chyba nie to widziałeś. Chociaż. Wait a while. Tak, dobrze widziałeś. Zameczek trudny. To nie dla mnie. Trudny to może z jakiegoś randomka. Ty złamał wytryk, jak zwykle. Nie, no, żartuję. Nic nie złamałem. Zegarek na rękę, a sporfinka. I co, i tylko to? Weź spadaj. Ja najprawdopodobniej mógłbym nawet ogarnąć sobie po prostu to w ten sposób, że... Dobra, 67 metrów. Luz, luz. Sobie zrobimy przejście. Ja sobie po prostu tu ogarnę. W ten sposób. O kurde, jeden się obudził. Jedno dziadygo się obudziło. Jedno. Jedno dziadygo. Ja po prostu sobie to w ten sposób zrobię, że sobie tu otworzę. Po co ci to było? Po co ci to, chłopie, było? Mogłeś spać i się potem po prostu usmażyć jak człowiek. Jak zombie. Zombie, zombie, zombie. Zamykamy ten grajdzią. Wątpię, żeby się udało za pierwszym razem. No oczywiście, że nie. Ten typ tak ma. Kurtka rockowa. Niestety nie dla mnie. I rację MRE. Coś mi zaczyna boleć gardło chyba, wiecie. Tak coś czuję. Generatorek włącz. Dobra, napełnijmy się. No i co? Zostały chemikalia, rozumiem. No dobra. Jak chemikalia, to chemikalia. Tyk do góry. Spider-Man, Spider-Man. Weź, Spider-Man. Jeden już. O, tam jest skrzynia. Skrzyni to ja nie odpuszczę. To jest naprawdę... Tu jest sporo aktywności, ale one są takie same. To mnie najbardziej boli, bo chłopaki z Techlandu naprawdę już nie wiem, czy nie mieli czasu. Czy inny czort. Ale chłopaki z Techlandu poszli na łatwiznę i to straszną łatwiznę. No bo naprawdę chyba nie wydaje mi się, żeby było tu aż tyle tych aktywności pobocznych. Kurwa, naprawdę. Chłopcze. Chłopcze. Znacie to powiedzonko? Chłopcze. Oj. Obszar skażony chemicznie. Kurwa, czy ty możesz być jak człowiek? Aiden, kurde, przestań. Jesteś upośledzony. Ty powinieneś mieć, nie wiem, kartę inwalidzką. Nie, no to nie jest... To nie jest dla mnie. Ja lubię robić wszystko szybko. Znaczy, no może nie wszystko, ale po części. Kurde, weź. O, no. Dało się? Dało się. Trzeba chcieć, Aiden. Trzeba chcieć. Musisz kooperować. Piła do metalu 106. Może być ciekawie.
Oj, Aidenowski, oj, Aidenowski. Jak ty nic tak będziesz robił, to się nie polubimy. Huntfield, ziemia niczyja. Włączamy grey dołek. Jest tu coś? Chyba nie. Hop. Hop. Właśnie tutaj. Tu jest skrzynia. Wszystkie pozamykane? Ty czym jesteś? I do brykieta. Brykieta, nie brykieta. Brykiet to jest drzewny. Tak to jest, jak się czyta z pamięci. Brykiet. Kurwa, co mi z tym brykietem weszło w głowę? Ops. Będzie jumping. Dobra, połączone. 16 minut straciliśmy na to, nawet i więcej. I to jeszcze nie jest koniec. Więc stracimy znacznie więcej. No ale mamy przynajmniej już jak tutaj wchodzić. I dostaniemy inhibitorki. Teraz powinna być muzyczka w windzie. Tururu, to ja wam pośpiewam. Nie, dobra, nie chcecie tego słuchać. Wiem o tym, wiem. Wiem, że nie chcecie. Próbuję być śmieszny, ale mi nie wychodzi. No, spoko, luz. Pyk. Pyk, metro gotowe. Aczkolwiek to, że ten łup znika, to jest głupie. To jest mega głupie. Dziękuję. Polecam się. Ej, Danek, spokojnie, spokojnie, wdech, wydech. Wdech, wdech, weź wdech, tak, dobrze. Idź spać. Po co mi ta animacja? Przecież wiem, że ty jesteś chory. Nawory. Paluszek i główka to szkolna wymówka. Może nie pod tym względem, ale... Aczkolwiek tu wymówką jest co innego. Dobra. Dawaj, szkoda dnia, czy szkoda nocy? Nic tu nie ma? Na jedne. To wcale nie znaczyło 9. No i już po zombiakach. I po co wam to było, chłopaki? Po co wam to było? Silencio. Lecimy dalej. Hop, dziękuję. Nie, nie korćcie mnie, szatany. Ja wiem, o co wam chodzi. Żebyście mi inhibitory dawali. Że ja nie wiem, o co wam chodzi, cwaniaczki. Dobra, czeka nas długa przeprawa. Nie powiem, że nie. A za te przekleństwa to ja cię nie uratuję. Jakbyś był grzeczny, bym cię uratował, bo tak nie. Więc widzicie, dzieciaki? I dorośli, bo nie wiem, kto mnie w sumie ogląda. YouTube kłamie, pokazuje, że mnie oglądają sami faceci. I sami dorośli, a wiem, że tak nie jest. Więc ludziska nie przeklinajcie, nie opłaca się. Powiedział największy przeklętnik na polskim YouTubie. Ale naprawdę, ja nie robię tego celowo. Nie żeby coś. Ja naprawdę nie robię tego celowo, bo no ja zawsze przeklinałem. Przeklinam i będę przeklinać. Wam od razu mówię, to nie jest tak, że ja robię to pod publikę, po prostu ja jestem przeklęty. Czy może nie przeklęty, ale no, lubię przeklinać. O kurka, wódka. Już nie oszukuj! Dobry! Daleko?
Ej, no tu już mnie nie powinniście ganiać. Jest jakaś aktywność chyba, co? Jaka to jest aktywność? Poboczna? Co tu jest? Stacja elektryczna Huntfield. O nie. Ja tego nie chcę. Róbcie co chcecie, ja tutaj nie wchodzę. Na pewno nie na odcinku. Ja tu tylko latam. Tak, to samolot. Nie, to Shiro. No dokładnie to Aiden. Aiden, dolecisz. Jak małysz, wybicie z progu dobre. Zobaczymy jak lądowanie, czy będzie z telemarkiem. O, blisko. Gotuj się do lądowania. No jak skażony teren? Gdzie, chłopie? O, o, ciągnij, małysz, ciągnij! Kurwa, nie! Tam jest krzykacz. No już, uspokój się. Już lepiej, lepiej, Aidenku, lepiej, tak? Biegniemy po tych lasach. Ej, czy nas tu nie było? Takie mam wrażenie, że ja tu byłem. Nie oszukuj, nie widziałeś mnie. Ty też mnie nie widziałeś. Ej, byliśmy tu. Ała! Trud kolczasty na wejściu, naprawdę? Ej, byliśmy tu. Rozumiem, że mam przejść tam dalej, tak? Czekajcie, tu była fabryka samochodów? Tak. Napełni się jeden. I co, wracamy na stare śmieci, jednym słowem. Kurde, tam się lód porespił. Tam się lód porespił. No i nie kuszą, dziady, kuszą, no. Ej, bo jak ci ten wytrych się... O kurde! Pierwszy wytrych, znaczy drugi. Zamek mnie pokonał. Został nam jeden wytrych do końca gry. Maska pustynna. Czy ja coś mogę wyrzucić? Na pewno coś mogę wyrzucić, tylko pytanie co? Na przykład to. Tu w ogóle pierwszy poziom, to ja tego nie chcę. Tu nie ma. To mogę śmiało wywalić chyba. Obrażenia, broń dystansowa 5,4. Większy eks z parkouru? A dawaj. Już kurde, 4 pancerze. Nie, dobra, to ja nie chcę. To mogę wyrzucić, to też. To też. To jeszcze, karwaszy nie. O, może jakieś karwaszki nowe, na przykład takie. No pewnie, bierę. Bierę i nie pytam. To mogę wywalić. Wszystkie szare. I tu coś się trafiło, dupa nie ma. To mogę wywalić. Maska pustynna. A takie. 2 na 10. Ej, co to jest złotego, przepraszam bardzo? Apteczka? Czy to było? Buty wyjściowe. Raczej nie o takie buty nam chodzi. Dobra, słuchajcie, tak będziemy tu wracać, to lecimy dalej. Będziemy tu wracać, to zwiedzimy na następnym odcinku. Żeby ten nie był taki przekichany. Aiden, gdzie jesteś? Przy zaporze. Spotkajmy się i pójdziemy do obserwatorium. Tego miejsca właśnie szukasz. Ale obserwatorium jest pełne chemikaliów. Znajdziesz mnie w dwupiętrowym budynku wciśniętym między zaporę a promenadę. Nie oszukuj, Aiden. Nie oszukuj. Nie ma tak sobie zmniejszyć całkowicie. A, jestem kurde głupi. Ja jestem kurde głupi. Po co ja latałem przez te samochody? Po co mi to było? Jak to się zdarzyło, nie wiem. O, ale patrzcie, teraz już nam zrobili tutaj mosty. Nawet mamy ultrafiolet. Z przyjemnością, naprawdę. Dobra, i teraz zagadka. Gdzie mamy dokładnie iść? Musimy iść tam.
Przez zaporę. Ja bym sobie wszedł tam. O, kurde, blisko było. Blisko, oj, blisko. Patrzcie, ja zrobię teraz myk. Tu jest czołg. Bierzemy ten czołg. No i co? I nic. Żartowałem. Znaczy, tak naprawdę to nie żartowałem, ale... Gdzie to jest? Już tam nie dolecimy, nie ma opcji. No spróbujmy. Tam nic nie ma? Tam coś może być? Cholera. O, to jak bicie mojego serca. A, to tak trzeba było zrobić. Co tu się odwaliło? Czemu mnie tak zwaliło z nóg? Tu coś jest? Czy tu coś jest? Tu nie ma nic. A jednak jest. Jednak coś jest. Śmietnik. Ale tu już nic nie ma. No, nie udawaj, stary, nie udawaj. Ale tu wichry. Wieje jak w Kieleckim. To jest tam. Lecimy na Szczecin. Wow. Tam jest 650 metrów do czegoś. Lądowanie awaryjne. Lądowanie awaryjne. Miau. To ty. Witam. Pamiętam cię z bazaru. Tak czułam, że prędzej czy później się spotkamy. Opatrzyłaś Barneya, prawda? Jak tylko zobaczył igłę, zaczął płakać jak dziecko. A renegaci? Dlaczego cię ścigają? Pewnie z tego samego powodu, co ty. Chcą dostępu do bazy danych GRE. Po co ci ta baza, Aiden? Dlaczego tyle ryzykujesz? A, powiedzmy, bądźmy szczerzy ze wszystkimi. Szukam mojej siostry. Twoja siostra była w GRE? Ona była ich więźniem. Nie widziałem jej od 15 lat. Więźniem? Znaczy obiektem badań? Nie wiem, co tam znajdę. Jest moją jedyną rodziną. Jedyną odpowiedzią na pytanie, co zrobił nam Waltz. Waltz? Trzymał nas tam. Lubił eksperymentować na dzieciach. Wiedziałaś o tym? Byłam pracownikiem średniego szczebla. Przykro mi. Chcesz wiedzieć coś jeszcze, czy możemy iść? Gadaj. Dlaczego interesuje cię to miejsce? Dlaczego mi pomagasz? Też chcesz coś znaleźć w tej bazie danych? Aiden, te skarbce kryją największe tajemnice mojej organizacji. Niemal zginęłam, bo byłam jej częścią. Muszę wiedzieć, co tam skrywali. A jeśli ci się to nie spodoba? Nie zaryzykuję, to się nie dowiem. Dlaczego ukrywałaś się na bazarze? Jak doktorka z GRE znalazła się na bazarze? Normalnie. Ukrywałam fakt bycia doktorką z GRE przed ludźmi. Po rewolucji to GRE obarczono winą za katastrofę. Wyłapano personel i... stracono. Ludzie mścili się, by ukoić swój ból. Nieważne, że to nic nie dało. Było, minęło. Teraz jestem kimś innym. Ej, no ale mieli rację, wcale się nie dziwię, też bym był wkurzony. Jakby mi na przykład dostęp do kompa odcięli. To jak chcesz nas wprowadzić do obserwatorium? Słuchaj, do kompleksu prowadzi tunel bezpieczeństwa. Zamknięto go lata temu. Daj mi klucz, Aiden. To jest pułapka. Tam byli renegaci, oni gdzieś tu są. Jesteś pewny, że klucz działa? Raczej tak. Może problemem jest brak prądu w budynku. Można się tam dostać w inny sposób? Zależy, jak bardzo chcemy ryzykować. Moim zdaniem bardzo. Dobra, to chodź ze mną. Muszę ci coś pokazać. Ludzikson. I co, notatka kolejna? Notateczka kolejna. Ale moi drodzy, ja wiem, że dzisiaj tak szybciutko. Wiem, że dużo było biadolenia i tym podobne. Ale. Koniec odcineczka się zbliża. Ja mogę tu wejść? Nie mogę tu wejść. Koniec odcineczka się zbliża, więc moi drodzy, dzięki wielkie za przybycie na ten film. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Harmonogram, jak i
Discord, jeżeli chodzi o naszą społeczność. Jest oczywiście w opisie filmu, ewentualnie w tej karcie, która była przed chwilą. Boże, jeszcze mi się czeknęło, przepraszam. Śmieje ze mnie. Trudno. Dobra, trzymajcie się. Hej, hej!